Cześć i siema, z tej strony Suert. Powiedzmy sobie szczerze, kwiecień nie był najlepszym miesiącem, jeśli chodzi o tegoroczne premiery. W porównaniu do lutego czy nawet marca wypadł dosyć słabo. Ale maj to już powinna być zupełnie inna bajka. Przed nami sporo nowych, całkiem obiecujących tytułów. Część z nich na pewno pojawi się u mnie na kanale, czy to w formie pierwszych minut, czy nawet w znanym wam formacie, czy warto zagrać. A jeżeli jakaś produkcja wyląduje na kanale, to być może przyjrzymy się jej również na Twitchu, gdzie serdecznie zapraszam. Okej, teraz majowy przegląd, w którym myślę każdy znajdzie coś dla siebie. Maj zaczniemy od mocnej pozycji ze świata Warhammer 40 000. 5 maja wyłącznie na PC-tach w polskiej wersji językowej w formie napisów zadebiutuje u nas Warhammer 40 000 Chaos Gate Demon Hunters. Przyznaję, że jest to jedna z pozycji, które będę chciał pokazać na kanale YouTube w formie mini recenzji, a także podczas streamów na Twitchu. Gra jest taktycznym RPG-iem z turowym systemem walki. Opowiada ona historię kosmicznych Marines Zakonu Szarych Rycerzy. Podczas gry obejmujemy kontrolę nad łowcami demonów, którzy zostali zaprzysiężeni do wyplenienia chaosu z ludzkiego imperium. Dla fanów marki gratką na pewno jest fakt, że za scenariusz produkcji odpowiada Aaron Dembski-Bowden, czyli pisarz mający na swoim koncie wiele książek osadzonych w uniwersum Warhammer 40 000 właśnie. Jak wcześniej wspomniałem, gra jest taktycznym RPG-iem. Turowe podyczki toczymy na mapach o niewielkiej skali. Ciężko tutaj mówić o epickim rozmachu. Tego raczej brakuje. W walce wykorzystujemy wiele klas i korzystamy z pokaźnego uzbrojenia. W miarę postępów ulepszamy swoje postacie. Na koniec jeszcze raz zaproszę na kanał, gdzie na pewno pokażę nieco więcej z tej produkcji. Również 5 maja swoją premierę będzie miała gra zatytułowana Trek to Yomi. Obszerny 15-minutowy gameplay z tej pozycji znajdziecie m.in. u mnie na kanale. Produkcja zmierza na PC oraz konsole PlayStation i Xbox. W naszym kraju ukaże się w polskiej wersji językowej w formie napisów. Za produkcję odpowiadają Leonard Menciari wraz z polskim studiem Flying Wild Hog. Wydaniem gry zajęła się firma Devolver Digital. Trek to Yomi zabiera nas w podróż do XIX-wiecznej Japonii. Głównym bohaterem jest Hiroki, młody samuraj, który sięga po miecz, by spróbować sprostać przysiędze złożonej swojemu umierającemu mistrzowi. Gra z całą pewnością może pochwalić się nietuzinkową oprawą graficzną. Akcję obserwujemy z perspektywy 2,5D, a dominujące odcienie szarości potęgują niesamowity klimat. Dzięki temu gra bardzo przypomina filmy japońskiego artysty Akiro Kurosawy. Na koniec dodam tylko, że od dnia premiery Trek to Yomi dostępne będzie w usłudze Game Pass. Kojarzycie Salt and Sanctuary? 10 maja na komputerach osobistych i konsolach PlayStation zadebiutuje kontynuacja o tytule Salt and Sacrifice. To produkcja typu Souls-like zrealizowana w konwencji platformowej gry akcji. W naszym kraju gra zostanie wydana w angielskiej wersji językowej. W grze trafimy do mrocznego świata, fantazy do królestwa Alterstone. W trakcie zabawy wcielimy się w kryminalistę, któremu postawiono wybór. Albo kara śmierci, albo służba w charakterze naznaczonego inkwizytora, czyli wędrownego łowcy pozbawionego strachu, polującego na niegodziwych magów terroryzujących krainę. Przed rozpoczęciem gry będziemy mogli stworzyć swoją postać, decydując o płci, wyglądzie, popełnionym przestępstwie oraz wybierając odpowiednią dla naszego stylu profesję. Do naszej dyspozycji zostanie oddanych 8 klas: Highblade, Paladin, Assassin, Cleric, Dualist, Fighter, Ranger i Zedge. Po wstępnym wyborze przystąpimy do właściwej rozgrywki. Obserwując akcję z boku, przemierzamy ponure wioski, świątynie, grobowce, mroczne bagna. Zbieramy wskazówki na temat kolejnych celów i podążamy ich tropem. Podczas starć, czy to z szeregowymi przeciwnikami, czy bossami, musimy wykazać się zręcznością, refleksem i cierpliwością. Z czasem rozwijamy naszą postać, by móc stawić czoła potężniejszym wyzwaniom. Gra pozwala na rozgrywkę samemu lub w trybie współpracy na wspólnym ekranie bądź przez internet. 10 maja zadebiutuje oczekiwana przeze mnie pozycja Songs of Conquest. Tę grę również postaram się przedstawić na kanale YouTube i Twitchu. Songs of Conquest zostanie wydany w ramach wczesnego dostępu wyłącznie na komputerach osobistych. Produkcja będzie posiadać język polski w formie napisów. Songs of Conquest to turowa strategia fantasy, która całymi garściami czerpie z kultowego Heroes of Might and Magic 2. Za jej produkcję odpowiada szwedzki zespół Lava Potion. W grze wcielamy się we władcę jednego z kilku królestw i dążymy do przejęcia kontroli nad całą krainą fantazy. W tym celu rozwijamy zamek, zaopatrujemy go w surowce potrzebne do wznoszenia budynków i inwestujemy w armię. Zabawę wzbogacają elementy RPG. Eksplorujemy krainę, wypełniamy zadania i zdobywamy przeróżne skarby czy artefakty. Punkty doświadczenia inwestujemy w statystyki kierowanej przez nas postaci. Songs of Conquest oferuje zarówno tryb dla pojedynczego gracza, jak i multiplayer, i to zarówno ten lokalny, jak i przez internet. To, co wyróżnia produkcję na tle innych tego typu gier, to na pewno oprawa graficzna pełna dużych pikseli w stylistyce retro.
11 maja na wszystkich wiodących platformach sprzętowych zadebiutuje Source of Madness. Gra zostanie wydana w naszym kraju w języku angielskim. To przygodowa gra akcji należąca do podgatunku roguelite. Tytuł został opracowany przez szwedzkie studio Kerry Castle. Akcja w grze toczy się w świecie, w którym nigdy nie doszło do rozwoju nauki i technologii. Zamiast tego ważną rolę odgrywa tutaj magia, a ludzkość żyje w biedzie i ciągłym strachu przed starożytnymi bestiami. Świat gry obserwujemy z boku z tak zwanej perspektywy side-scrollowej. Zabawa polega na eksploracji mrocznych lokacji i starciach z przeciwnikami. Jak przystało na podgatunek roguelite, każde podejście do gry wygląda nieco inaczej. Zmieniają się zarówno lokacje, ale też same potwory. Podstawą rozgrywki w Source of Madness jest tryb dla pojedynczego gracza. Na 12 maja wyłącznie na komputery osobiste zaplanowano debiut Ultimate Epic Battle Simulator 2. To kontynuacja całkiem dobrze przyjętej produkcji z 2017 roku, która pozwala graczom rozgrywać olbrzymie bitwy w przeróżnych fantastycznych realiach. Swoją drogą wspomnę tylko, że moi synowie spędzili mnóstwo czasu przy pierwszej części. Produkcję można zaliczyć do gier strategicznych. Gracz może tutaj toczyć bitwy na niespotykaną skalę. Do naszej dyspozycji zostają oddane przeróżne jednostki i podczas własnych scenariuszy możemy sprawdzać je w boju. Gra została stworzona z myślą o jednym graczu. Z doświadczenia powiem, że bardzo przydałby się tutaj tryb multiplayer i to zarówno lokalny, jak i przez internet. Być może wraz z rozwojem tytułu zostanie on zaimplementowany do gry. Evil Dead The Game wielokrotnie miało już przenoszoną datę premiery. Śmiało można założyć, że piątek 13 maja będzie tym ostatecznym terminem, kiedy w nasze ręce wpadnie ta nastawiona na kooperację trzecioosobowa strzelanka. Jak można się domyślić, produkcja bazuje na kanwie filmowej serii znanej u nas jako Martwe Zło. Gra ukaże się równocześnie na wszystkich wiodących platformach sprzętowych. W naszym kraju wyłącznie w angielskiej wersji językowej. Wspomnę jeszcze, że za produkcję odpowiadają studia Boss Team Games i Saber Interactive. Głównym założeniem rozgrywki jest walka z potworami. Tytuł oferuje szeroką gamę grywalnych postaci znanych z filmowego uniwersum. Gracze mają możliwość wcielenia się w Asha Williamsa, Scottiego, Lorda Artura czy Kelly Maxwell. Jeżeli nie będziemy chcieli walczyć po stronie dobrych, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy toczyli boje po stronie zła. Wcielając się w potężnego demona Kandarian, możemy polować na bohaterów czy wpływać na same środowisko gry. Tytuł oferuje zarówno możliwość zagrania samemu, jak i w trybie kooperacji dla maksymalnie 4 graczy. Gra, która swoją premierę na PC-tach miała już w 2019 roku. W 2020 pojawiła się na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. 19 maja bieżącego roku posiadacze najnowszych konsol Sony i Microsoft będą mogli przetestować Deliver Us the Moon wraz z polskimi napisami. Za produkcję odpowiada Keoken Interactive. Przypomnę, że całkiem niedawno ukazał się teaser zapowiadający kolejną produkcję tego studia Deliver Us Mars. Teaser możecie obejrzeć m.in. u mnie na kanale. Wracając do Deliver Us the Moon, jest to gra osadzona w klimatach science fiction. Śmiało można ją zaliczyć do pierwszoosobowych przygodowych gier akcji, zawierających sporo elementów survivalu. Rozgrywka koncentruje się na eksploracji rozległego, otwartego świata na powierzchni Księżyca. Podczas wędrówki rozwiązujemy zagadki środowiskowe, popychające fabułę do przodu. W naszych zmaganiach pomaga nam towarzysz, niewielki latający robot ASE. Gra powstała na silniku Unreal Engine 4, co gwarantuje wysokiej jakości oprawę graficzną. 19 maja na wszystkich wiodących platformach sprzętowych pojawi się Vampire The Masquerade Swansong. Ten klimatyczny, osadzony w świecie mroku RPG został stworzony przez zespół Big Bad Wolf. Tytuł w naszym kraju zostanie wydany w polskiej wersji językowej w formie napisów. W grze pokierujemy 3 wampirami, z których każdy na własną rękę postanawia rozwikłać sprawę pewnej strzelaniny. Oczywiście ich losy w pewnym momencie będą się krzyżować. Rozgrywkę rozpoczniemy od wypełnienia kart postaci, dostosowując ich umiejętności społeczne i bojowe. W trakcie rozgrywki kontrolujemy na przemian każdego z 3 krwiopijców. Filarem gry są prowadzone przez nas śledztwa. W miarę postępów w grze rozwijamy prowadzone przez nas postacie. Jak zapewniają twórcy, często staniemy przed wyborami, których konsekwencje ukształtują dalsze losy naszych bohaterów, a także całej bostońskiej familii. Połączenie Souls-like z klimatami science fiction? To może się udać. 20 maja na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation i Xbox zadebiutuje Dolmen. Ta stworzona przez brazylijski zespół Massive Work Studio gra łączy w sobie elementy RPG-a i horroru. Na myśl przywodzi takie tytuły jak Dead Space czy The Surge.
To ciekawa pozycja zostanie wydana w naszym kraju wraz z polskimi napisami. Akcja Dolmen toczy się na zapomnianej planecie Rivian Prime. Główny bohater zostaje na nią przysłany w nieznanym początkowo celu, bez prowiantu, wyposażenia i pojęcia, jak funkcjonować w takich warunkach. Oczywiście w miarę eksploracji planety będziemy poznawać fabułę coraz bardziej. Akcję w grze obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Walka z przeciwnikami, która zdecydowanie wysuwa się tutaj na plan pierwszy, jest wymagająca. Wymaga zręczności i wyłapywania słabych punktów oponentów. Wyraźnie widać tutaj inspirację grami zespołu From Software. Oprócz szeregowych przeciwników, od czasu do czasu przyjdzie nam zmierzyć się z bossem danej lokacji. Dolmen powstał na silniku Unreal Engine. Widać jednak ograniczone środki finansowe, jakimi dysponowało brazylijskie studio. Pozostaje liczyć na to, że dobra rozgrywka i ciekawa fabuła wynagrodzą graficzne braki. 24 maja zadebiutuje Hardspace Shipbreaker. W tej chwili gra zmierza wyłącznie na pecety w angielskiej wersji językowej. Od dnia premiery Hardspace Shipbreaker ma być dostępny w usłudze Game Pass. Jak zapewniają twórcy, konsole otrzymają produkt w późniejszym terminie. W grze wcielam się w postać o imieniu Cutter. Jest on zbieraczem kosmicznego złomu. Zamierza się wzbogacić na sprzedaży podzespołów zdemontowanych z kosmicznych wraków. W trakcie zabawy, oprócz pozyskiwania takich elementów, zajmujemy się także ich transportem na nasz statek. Do naszej dyspozycji oddanych zostaje szereg narzędzi, które mają nam umożliwić pozyskiwanie części z wraków. Doskonale sprawdzi się tutaj wycinarka laserowa, dzięki której niejednokrotnie utorujemy sobie przejście czy wytniemy potrzebne elementy. Do naszej dyspozycji oddano także linę czy podręczny skaner. Oprawa graficzna prezentuje wysoką jakość wykonania. Out There Oceans of Time jest miksem gry strategicznej, przygodowej i RPGa. Tytuł jest kontynuacją gry Out There, która w 2014 roku odniosła spory sukces na platformach mobilnych. Za produkcję odpowiada niezależny francuski zespół Miklos Studios. Tym razem gra trafi wyłącznie na komputery osobiste. Jej premiera zaplanowana jest na 26 maja. W naszym kraju produkt wydany zostanie w angielskiej wersji językowej. Tak jak w przypadku pierwszej części, zabawa polega głównie na eksploracji rozległego uniwersum i poznawaniu jego mieszkańców. Wszechświat w grze jest generowany losowo przed rozpoczęciem rozgrywki, tak więc każde podejście do tytułu to nieco inne doświadczenie. Istotnym aspektem gry jest zarządzanie statkiem. Aby sprostać przeróżnym wyzwaniom, musimy go ulepszać za pomocą zdobywanych modułów, ale także zadbać o niezbędne surowce jak paliwo i tlen. Podejrzewam, że większość z Was czeka na Sniper Elite 5. Już 26 maja wraz z polskimi napisami gra zadebiutuje na PC-tach oraz konsolach PlayStation i Xbox. Produkcję, tak jak i poprzednie części, opracowało studio Rebellion. Tym razem akcja rozgrywa się we Francji roku 1944. Głównym bohaterem jest ponownie Carl Fairburn, który zostaje wysłany na wybrzeże Brytanii w celu osłabienia wału atlantyckiego. Podobnie jak w poprzednich odsłonach, otrzymujemy serię misji, w których każda toczy się na sporej mapie o otwartej strukturze. Otrzymujemy więc przeróżne zadania do wykonania, ale to od nas zależy, w jaki sposób je zrealizujemy. Mamy w tym aspekcie zupełną dowolność. Jeżeli lubimy bawić się w snajpera, to będziemy eliminować wrogów z dużej odległości. Nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować podejścia stricte skradankowego lub, jak kto woli, zrobić po prostu otwartą jatkę. Gra oferuje kampanię fabularną, którą możemy przejść samotnie lub w trybie w kooperacji we dwie osoby. Możliwe jest także przeprowadzenie inwazji na cudze sesje. Wcielamy się wtedy w niemieckiego snajpera i polujemy na innego gracza w jego kampanii. Ostatni dzień maja to premiera na najnowszych konsolach bardzo dobrze przyjętej gry SnowRunner. Posiadacze PlayStation 5 i Xboxów Series XS otrzymają ulepszoną wersję produkcji studia Saber Interactive. Wersja gry na nowych konsolach wspierać oczywiście będzie rozdzielczość 4K. SnowRunner będzie mógł pochwalić się także płynną rozgrywką w 60 FPS-ach. Wszyscy dotychczasowi posiadacze gry na PS4 i Xbox One otrzymają możliwość darmowej aktualizacji do ulepszonej wersji. Moi drodzy, na tę chwilę to wszystko. Zapraszam jeszcze raz na kanał, zapraszam na Twitch. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!